29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy właśnie się rozpoczął. Na ulicę miasta Opola wyszło ponad 300 wolontariuszy. W tym roku niestety ta ilość osób kwestujących z takimi właśnie puszkami jest ograniczona, bo sytuacja sanitarna epidemiologiczna nie pozwala na to, żeby tych wolontariuszy było więcej. Zresztą jest to ze względu na sytuację właśnie epidemiologiczną wyjątkowy rok. Większość imprez towarzyszących przy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy odbywa się zdalnie, w sieci. Od godziny 9 opolscy wolontariusze są już na ulicach. Wszyscy odebrali swoje identyfikatory, w związku z czym aż do godziny 20 mogą kwestować. Pierwsze puszki przyjmujemy dzisiaj od godziny 14 w sztabie. No i mimo tej mroźnej pogody życzymy im, aby te gorące serca biły i rozgrzewały ich do wspólnego grania z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Nie możemy zorganizować światełka do nieba takiego oficjalnego, które powodowałoby kumulowanie się ludzi w jednym miejscu o jednej porze. Jednakże przygotowujemy taką małą niespodziankę tutaj na terenie Młodzieżowego Domu Kultury, gdzie symbolicznie o godzinie 20 jako sztab będziemy chcieli takie światełko skromne, ale uroczyste odpalić. Wolontariusze nasi zostali poproszeni o to, aby informować Opolan o tym, aby o godzinie 20 w tym miejscu, gdzie będą, odpalili symbolicznie czy to zapalniczkę, czy latarkę w telefonie i tak połączyli się, żeby podziękować tym wszystkim dobrym aniołom za ten fantastyczny 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszystkie licytacje odbywają się na Allegro. Tam można licytować niezwykłe przedmioty, a Opole ma się w tym roku czym pochwalić, bo mamy m.in. suknię z festiwalu 2015 Justyny Steczkowskiej, która oddała ją na właśnie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Mamy również wspaniałą grafikę, dzieło zespołu kompi Sławka Łozowskiego, przedstawiającą scenę w Opolu. Mamy również sporo rzeczy związanych z serialem Szać, który był kręcony w Opolu. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest przygotowana do tego, żeby zbierać w sposób bezpieczny pieniądze od ludzi. Tutaj jak widzimy, bo jesteśmy w sztabie, jest mnóstwo płynów do dezynfekcji, wszyscy mają maseczki, serduszka w tym roku będą dawane do ręki, nie przyklejane tak jak co roku. Liczymy na to, że zbierzemy dużą sumę i że pobijemy kolejny rekord, tak jak w tamtym roku, mimo tych trudnych czasów aktualnych, które są. Ludzie zbiorą się, aby wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zacząłem kwestować, gdy miałem 4 latka. To był mój pierwszy raz i stwierdziłem, że naprawdę fajnie jest pomagać. Chodziłem wtedy z moim wujkiem, on trzymał puszkę, ja naklejałem serduszka i wciągnęło mnie to tak, że myślę, że naprawdę warto pomagać i że dobro wraca. Ale to nie koniec. To nie chodzi tylko o to, że zbieramy pieniądze. Będzie też dużo atrakcji. Będzie o godzinie 12:00 9. Opolski Bieg Policz się z Cukrzycą na Placu Wolności będzie się rozpoczynał. Relacje z tego biegu zda Państwu Donat Przybylski, który będzie na bieżąco informował o tym, jak przebiega bieg. O godzinie 17:00 natomiast będzie można obejrzeć koncert młodych talentów, w którym wystąpią Anna Mołek, Monika Morka, Michał Bober, Jędrzej Skiba czy Łukasz Szuba. Żeby obejrzeć ten koncert, wystarczy wejść na stronę www.facebook.com/OpoleWośp i tam można będzie oglądać koncerty. A o godzinie 20:00 symboliczne zapalenie światełka do nieba. Ze względu na sytuację, o której niestety cały czas musimy pamiętać, na trudną sytuację epidemiologiczną, organizatorzy proszą, żeby symboliczne światełko zapalić gdziekolwiek się będziemy znajdować, żeby łączyć się w tej naszej pamięci o godzinie 20:00, paląc światełko i pokazując tym samym, że jesteśmy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy trójka moich dzieci korzystała ze sprzętów, które zakupiła orkiestra i uważam, że to jest w obecnej sytuacji, musimy pokazać, że warto wspierać. Całe rodziny wyszły dzisiaj kwestować na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Czy to już jest tradycja rodzinna u Was? Czy to jest Wasz pierwszy raz, że taką dużą ekipą zebraliście się, żeby pomagać? Nie, no to już jest tradycja. Ja 5, Basia 2, Wiktor 3, Antek 4, Tomek też 4, więc co roku nas więcej. Ale czy Państwo też zbieracie, czy tylko wspieracie młodzież, która kwestuje i najłatwiej chyba dociera do ludzkich serc? No właśnie, najłatwiej oni, więc my nie robimy konkurencji, swoich puszek nie mamy, reklamujemy dzieci i Wielką Orkiestrę.
My robimy zdjęcia z Jurkiem Owsiakiem. A gdzie jest Jurek Owsiak? W naszych telefonach. Mamy aplikację specjalną przeznaczoną do tego. Wyrażamy zgody, wpisujemy imię, maila lub numer telefonu, na który otrzymamy zdjęcie. I mamy zdjęcie z Jurkiem. Dopiero zaczęłyśmy, ale już mamy kilka zdjęć zrobionych.